Cześć, witam was w kolejnym odcinku, a dzisiaj... Ousmane Dembele to piłkarz, którego kibice albo kochają, albo nienawidzą. Sam Francuz często również miewa dziwne nastroje, co Francuzowi powiedział Robert Lewandowski. O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Opowiem wam także o kosmicznych zarobkach Kyliana Mbappé, prezydencie Napoli, który zaprzeczył chęci zakontraktowania Cristiano Ronaldo oraz o Jakubie Moderze i jego kontuzji. Co z jego występem na Mistrzostwach Świata w Katarze? Zanim zaczniemy, zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych filmów, które będę tutaj publikował. Z tego miejsca chciałbym wam również bardzo serdecznie podziękować za ostatnie zasięgi pod poprzednim filmem. Bardzo was również proszę o zostawienie kciuka w górę, jeżeli dzisiejszy odcinek przypadnie wam do gustu i usłyszycie coś nowego. A teraz chwila dla partnera kanału i przechodzimy do dzisiejszych, bardzo ciekawych newsów. Partnerem dzisiejszego materiału jest STS, legalny polski bukmacher oraz oficjalny sponsor reprezentacji Polski z najlepszymi bonusami na rynku, który wprowadził jeszcze większy bonus powitalny dla nowych klientów. Z kodem Football TV możecie odebrać pewne 1560 zł. Dlaczego ta oferta jest aż tak dobra? Ponieważ możecie otrzymać od STS bonusy przy trzech pierwszych wpłatach. Łącznie do 1500 zł, a także dodatkowe 60 zł za wykonanie zadań. Dodatkowo pierwszy zakład jest bez ryzyka do 100 zł. W skrócie, wygrana lub zwrot. Więcej informacji o promocji na stronie sts.pl. Link do rejestracji znajdziecie w opisie oraz w karcie w prawym górnym rogu. Pamiętajcie o kodzie Football TV. Oferta tylko dla osób pełnoletnich. FC Barcelona po niespodziewanym bezbramkowym remisie na samym początku tego sezonu z Rayo Vallecano idzie dosłownie jak burza, wygrywając każdy kolejny mecz. W tym temacie skupię się jednak na Ousmane Dembele. Jeszcze przed startem letniego okna transferowego wiele wskazywało na to, że Francuz opuści Camp Nou, ponieważ nie chciał przedłużyć kontraktu, żądając dużych pieniędzy, których klub niestety nie mógł mu zagwarantować. Koniec końców Barca dogadała się z zawodnikiem i Dembele pozostał w szeregach dumy Katalonii. W tamtym okresie ta decyzja nie spotkała się z jakimś wielkim entuzjazmem. Wszystko było spowodowane zachowaniem Dembele, które krótko mówiąc nie było profesjonalne. Wraz ze startem rozgrywek Francuz jakby stał się zupełnie innym piłkarzem. Brał na siebie ciężar gry zespołu, asystował i uwaga, zaczął udzielać wywiadów po hiszpańsku. Niestety w jednym z ostatnich spotkań FC Barcelony Dembele znów podpadł kibicom swojego klubu. Wszystko przez kiepską współpracę z Robertem Lewandowskim. Francuz w końcówce pierwszej połowy z Sevillą mógł podarować pewnego gola na 3-0. Polak miał przed sobą niemal pustą bramkę, czekał tylko na podanie, ale skrzydłowy Barcelony nawet w jego stronę nie spojrzał, uderzył i chybił. Lewandowski bezradnie rozłożył ręce, ale nawet wtedy nie przestał się śmiać. Na jego twarzy dominowało niedowierzanie, że Dembele podjął taką decyzję, a nie złość czy też rozczarowanie. Czy pomiędzy Dembele a Lewandowskim istnieje jakiś konflikt? Nie. W niektórych sytuacjach można powiedzieć, że Francuz zachowuje się samolubnie. Pamiętajmy jednak, że w trakcie owego zdarzenia Barcelona prowadziła już 2-0. Zatem piłkarze mogli sobie pozwolić na większe ryzyko i pokaz indywidualności. Sam Dembele po całej sytuacji udzielił ciekawej wypowiedzi na temat polskiego napastnika. Podczas naszego pierwszego spotkania powiedział mi: ty będziesz mi często asystował. Mam nadzieję, że tych bramek będzie dużo. 25-latek został zapytany o to, czy Polak jest tak dobry, jak się wydaje. Tak, jest bardzo dobry. Widzimy go codziennie na treningach. To bardzo dobry gość. Cały czas się śmieje i dużo ze wszystkimi rozmawia. Ma 34 lata i spore doświadczenie, a tu jest wielu młodych zawodników. Jest liderem dla tej drużyny. A wy co sądzicie o zachowaniu Ousmane Dembele? Podzielcie się swoją opinią w sekcji komentarzy. Kylian Mbappé w tym roku miał być piłkarzem Realu Madryt. Dosłownie wszystko na to wskazywało. Zainteresowanie wykazywał sam zarząd królewskich, jak i też zawodnik. Niestety koniec końców Mbappé po prostu wykorzystał Real do wynegocjowania potężnego nowego kontraktu z PSG. Media podawały przybliżone zarobki Kyliana w Paryżu, jednak wszystko było wielką niewiadomą. Teraz dziennikarze New York Times dotarli do szczegółów całego kontraktu. Okazuje się, że piłkarz podpisał jedną z najbardziej lukratywnych umów całej historii futbolu. Równać może się z nią tylko ostatni kontrakt Leo Messiego z FC Barceloną. Francuz za samo związanie się z klubem otrzymał bonus w wysokości 125 milionów euro.
Na dodatek jego pensja za 3 sezony w Paryżu wynieść ma łącznie 250 milionów euro. Takie pieniądze często niszczą kariery zawodników. Póki co Kylian Mbappé nie jest jednym z nich, bowiem sportowo to klasa światowa i raczej nie zapowiada się, aby Francuz zszedł z tego poziomu. Jego egoistyczne zachowanie na boisku to już jednak jest coś innego. Cristiano Ronaldo dążył do odejścia tego lata z Manchesteru United. Główną motywacją Portugalczyka była chęć gry w Lidze Mistrzów, której w barwach klubu z Old Trafford w tym sezonie niestety nie doświadczy. W kontekście transferu 37-latka mówiło się m.in. o Chelsea, Atletico Madryt, Bayernie Monachium i Napoli. Czy do tego ostatniego klubu faktycznie mógł trafić? Cristiano Giuntoli, dyrektor sportowy włoskiej drużyny, wypowiedział się na temat całej sprawy. Przykro mi to mówić, ale nie byliśmy w prawdziwych negocjacjach z Manchesterem United, jeśli chodzi o ściągnięcie Cristiano Ronaldo tego lata. Cristiano rozegrał w Lidze Mistrzów aż 183 mecze i strzelił 141 goli. Portugalczyk jest liderem klasyfikacji strzelców w historii rozgrywek. Na drugim miejscu plasuje się oczywiście Leo Messi, który ma na swoim koncie 125 trafień. Czy Portugalczyk zmieni klubowe barwy w przyszłym sezonie? Bardzo możliwe. Choć jak mogliśmy zauważyć już po minionym okienku transferowym, brakuje chętnych na jego zakontraktowanie. Być może jeśli Ronaldo obniży swoje wymagania finansowe, znajdą się nowe zespoły. A wy w jakim klubie chcielibyście zobaczyć Cristiano Ronaldo? Podzielcie się swoją opinią w sekcji komentarzy. Robert Lewandowski niemal od samego początku przenosin do FC Barcelony stał się ulubieńcem kibiców z Hiszpanii. Na ostatnim treningu gracze Barcy bawili się piłką i długo otrzymywali ją w powietrzu. Pierwszą planową rolę znów odegrał jednak Lewandowski. Polak zdołał wpakować piłkę do kosza, po czym utonął w ramionach kolegów. Film z treningu pojawił się w mediach społecznościowych Blaugrany. Jak można zauważyć, w drużynie Xaviego panuje świetna atmosfera. Jakub Moder to piłkarz, który mimo młodego wieku był bardzo bliski, aby zagwarantować sobie miejsce w pierwszym składzie reprezentacji Polski. Niestety jego plany pokrzyżowała kontuzja, której nabawił się w kwietniu w jednym ze spotkań Premier League. Wówczas doszło do poważnego urazu kolana. Jak się później okazało, pomocnik musiał przejść operację i obecnie stopniowo dochodzi do pełnej sprawności. Szanse zawodnika na wyjazd na mundial są właściwie minimalne. W ostatnim czasie przebywał w Polsce, gdzie się rehabilitował u specjalistów. Jednak według informacji Samuela Szczygielskiego, kolejne etapy leczenia będą miały miejsce na Wyspach. A Maćka, ja mam natomiast informację od kolegi z sali operacyjnej, nie żartuję tutaj oczywiście, ale rozmawiałem w weekend z Kubą Moderem i on dzisiaj wraca do Anglii i od dzisiaj będzie już się rehabilitował, będzie już ćwiczył tylko i wyłącznie w Anglii. Już te wszystkie polskie opcje u polskich lekarzy, u polskich rehabilitantów i fizjoterapeutów odpadają, no ale tutaj w kontekście mundialu niestety. W kontekście mundialu nie, ale uważam, że czeka go bardzo ciekawa rywalizacja, jak już wróci, bo tam naprawdę Brighton sobie radzi znakomicie, super zaczęli sezon. Jak więc mogliście usłyszeć, Moder najprawdopodobniej nie pojedzie na Mistrzostwa Świata w Katarze. Z pewnością jest to spore osłabienie dla naszej kadry. W końcu to on, właśnie w meczu z Hiszpanią podczas Euro, dał nam impuls przy bramce na 1-1. W dzisiejszym odcinku to już wszystko ode mnie. Jeżeli się Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych newsowych materiałach. Na razie!